Kendra. Zapraszam na poranne wydanie Informacji Dnia. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się konferencja konsultacyjna projektu polityki surowcowej państwa. Spotkanie poświęcone będzie tematyce pozyskiwania surowców ze złóż kopalin i ciepłu ziemi. Panele dyskusyjne obejmować będą zagadnienia związane z energią geotermalną oraz surowcami chemicznymi stanowiącymi bazę zasobową regionu. W dyskusji będą uczestniczyć podmioty, które już mają ujęcie geotermalne w swoich gminach, jak również ci, którzy aplikują. Konferencja ma na celu ukazanie, jak wykorzystać źródła geotermalne, a także przedstawienie ogólnego potencjału geotermalnego Polski. To także stojące przed inwestorami, samorządami i rządem wyzwania i problemy, jakie należy podjąć. Organizatorami toruńskiej konferencji są Ministerstwo Środowiska oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Konferencja jest częścią odbywających się w całej Polsce spotkań konsultacyjnych, których zwieńczeniem ma być opracowanie dokumentu na temat polityki surowcowej państwa. Wczoraj natomiast w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II odbyło się spotkanie Krajowego Duszpasterstwa Geologów. Ekshumowano kolejną ofiarę katastrofy smoleńskiej, byłego marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Trumna z ciałem trafi prawdopodobnie do jednego z zakładów medycyny sądowej w Warszawie, Lublinie lub Krakowie. Śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej prowadzi prokuratura krajowa. Były marszałek Sejmu Maciej Płażyński to już 69. ofiara, która została ekshumowana. Ciało wydobyto z sarkofagu w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Nieoficjalnie mówi się, że zostanie ponownie zbadane w jednym z zakładów medycyny sądowej w Warszawie, Lublinie lub Krakowie. W ekshumacji uczestniczyła żona byłego marszałka oraz jego synowie. Na miejscu znajdowali się również przedstawiciele prokuratury krajowej oraz policja. Mimo że do wyborów samorządowych jeszcze 9 miesięcy, a już gorąco robi się w Gdańsku, w środowiskach lewicowo-liberalnych w najlepsze rozgorzał spór o to, kto będzie kandydatem PO na prezydenta miasta. Platforma chce skłonić Pawła Adamowicza do wycofania swojej kandydatury. Zdecydowałem się kandydować na prezydenta Gdańska w najbliższych wyborach. Ta poniedziałkowa deklaracja Pawła Adamowicza zaskoczyła polityków Platformy Obywatelskiej. Sławomir Neumann, szef struktur Platformy na Pomorzu, próbował wyperswadować prezydentowi Gdańska ponowne ubieganie się o to stanowisko, ale bez powodzenia. Decyzję Pawła Adamowicza krytykują także politycy Nowoczesnej, koalicjanta PO. Katarzyna Lubnauer powiedziała wprost: to kandydat, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zaaprobować. To stanowisko podtrzymują także działacze lokalni Nowoczesnej. Między Nowoczesną a panem prezydentem Pawłem Adamowiczem są dosyć istotne różnice, jeżeli chodzi o wizję rozwoju miasta. My swój program przedstawimy na początku marca. Paweł Adamowicz, przez lata członek Platformy Obywatelskiej, ma wśród działaczy partii wielu zwolenników, w tym Bogdana Borusewicza. Ten spór w PO ze spokojem obserwują lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska. Platforma Obywatelska, która ma wiele do zarzucenia, nie chce już takiego zbędnego balastu, jakim jest prezydent Paweł Adamowicz. Odcinają się od tego i akurat tutaj się z nimi zgadzam. Za prezydentem Gdańska ciągnie się niewpisanie do oświadczeń majątkowych dwóch mieszkań. W tej sprawie jest oskarżony. W oświadczeniach nie zgadzały się też oszczędności, jakie zgromadził prezydent. Były zaniżone o kwotę co najmniej 50 tysięcy złotych, ale to nie wszystko. Cieniem na prezydenturze Adamowicza kładzie się sprawa Amber Gold. Nie miałem żadnych kontaktów z Marcinem P. Nie zabiegałem o żadne kontakty z nim, nie odwiedziłem nigdy siedziby tej spółki. Adamowicz to problem, który może przenieść się na inne miasta, zauważa profesor Mieczysław Ryba. Wiele było wokół niego takich niejasnych spraw, a Platforma ma ogromne problemy w samej Warszawie, gdzie Hanna Gronkiewicz-Waltz jest prawie codziennie na pierwszych stronach gazet i różne afery z tym związane. Platforma Obywatelska chce wystawić w Gdańsku poseł Agnieszkę Pomaskę lub eurodeputowanego Jarosława Wałęsę. Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło jeszcze decyzji, kto będzie kandydatem partii na prezydenta Gdańska.
Kto z nas nie lubi promocji, wyprzedaży czy przecen? Już wkrótce dreszczek emocji będzie towarzyszył wszystkim miłośnikom dobrej kuchni czy podróżowania, a to za sprawą czwartej edycji akcji Polska Zobacz Więcej, czyli weekend za pół ceny. O akcji Polska Zobacz Więcej mówi się już od kilku miesięcy. Nic w tym dziwnego, z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większą popularnością. Hotele, pensjonaty, muzea i restauracje w całej Polsce już niebawem, a dokładnie w weekend 9, 10 i 11 marca przygotują dla swoich gości specjalne zniżki. Pierwsza edycja pokazała potencjał, że tego rodzaju przedsięwzięcia, tego rodzaju akcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Czwarta edycja rekordowa, 661 partnerów. Mówił minister Witold Bańka. Rosnąca popularność pokazuje, że akcja przypadła do gustu nie tylko turystom. Rosnąca liczba partnerów, rosnące popularność tego przedsięwzięcia, ale także rosnąca ilość turystów, którzy chcą korzystać z tego weekendu za pół ceny, pokazuje, że to był bardzo dobry ruch. Weekend za pół ceny to świetna szansa dla całej branży turystycznej, aby zwłaszcza w okresie niskiego sezonu wypromować swoją ofertę. Czasami goście nie znają bądź boją się nawet odwiedzić pewne miejsca, a taka promocja gdzieś tam ułatwia im podjęcie decyzji i nawet jeżeli nie są przekonani czy nie są pewni danej kuchni, to przyjdą, spróbują, bo zawsze taka akcja ułatwi podjęcie decyzji. Dzięki takim akcjom jak weekend za pół ceny turyści mają okazję poznać nowe, ciekawe miejsca na mapie Polski. Jednym z takich miejsc jest restauracja Panorama w Gdyni. Znajduje się w bardzo dobrym położeniu, na najwyższym miejscu w Gdyni. Jest piękny widok, można z niej korzystać patrząc na Hel, na Juratę i na inne piękne pejzaże, które z tego miejsca można oglądać, na port gdyński. Jednak to nie restauracje cieszą się największym powodzeniem. Prym wiodą hotele i pensjonaty. Najważniejszą rzeczą i kluczem do sukcesu tej akcji to są gestorzy miejsc noclegowych. Oni są takim katalizatorem. Te miejsca noclegowe, mimo że ich są tysiące w ofercie, bardzo szybko się sprzedają. Największa liczba partnerów biorących udział w akcji zgłosiła się z województwa małopolskiego, około 100. Na drugim miejscu jest województwo dolnośląskie, a na trzecim pomorskie. Partnerami strategicznymi są Polskie Linie Lotnicze LOT oraz PKP Intercity, które też przygotowały specjalne propozycje. Ofertę dla siebie można znaleźć na stronie www.polskazobaczwięcej.pl. W Katowicach obchodzono 40. rocznicę powstania Wolnych Związków Zawodowych w tym mieście. Stworzenie ich w realiach ówczesnego PRL-u było wyborem moralnym. Bez Wolnych Związków Zawodowych nie byłoby Solidarności, mówił obecny na uroczystości prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Powstały w 1978 roku Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach. Był próbą zaktywizowania środowisk robotniczych i pierwszą w PRL-u niezależną od władz organizacją związkową. Został powołany przez 6 osób. Kazimierza Świtonia, Jana Świtonia, Romana Kściuczka, Władysława Suleckiego, Ignacego Pinesa i Tadeusza Kickiego, mówi prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Oni uderzyli właśnie z hasłem "Twórzcie wolne związki zawodowe", podkreślając, że są eksploatowani, wyzyskiwani, że partia komunistyczna nie reprezentuje interesów świata pracy. W Gliwicach i w Katowicach oddano im hołd. Przed tablicami pamiątkowymi złożono kwiaty. Na wielkie zasługi głównego założyciela Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia wskazuje profesor Mirosław Golon z gdańskiego IPN-u. Bez odwagi tego działacza nie byłoby tak naprawdę tej idei, która później w roku 80 przybiera tę sierpniową formułę niezależnych, samorządnych, wolnych związków zawodowych, która buduje Polskę taką, jaką znamy już dzisiaj, Polskę suwerenną i niepodległą. Założyciele wolnych związków zawodowych za walkę z aparatem PRL-u zapłacili ogromną cenę. Bo represje, jakie na nich spadły, były porównywalne z tymi, jak represjonowano dysydentów w Związku Sowieckim. Cierpiała także rodzina, wspomina syn Kazimierza Świtonia, Jan. Cel najważniejszy został osiągnięty, nie? I o to tylko chodziło właśnie. No nie chodziło już nawet o to, żeby tworzyć jakąś wielką organizację czy tworzyć jakieś struktury, tylko chodziło o to, żeby ludzi uświadomić, że no,
czas coś zacząć robić. Inwigilacja, szykany oraz represje spowodowały, że katowickim wolnym związkom zawodowym nie udało się rozwinąć szerszych działań. Utworzenie ich miało jednak wpływ na powstanie w Trójmieście Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Podobna organizacja powstała także na Pomorzu Zachodnim, a to miało ogromne znaczenie przy tworzeniu Solidarności. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uczestniczył w debacie ministerialnej Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podczas spotkania w Nowym Jorku przedstawił polskie priorytety oraz zwrócił uwagę na niepokojące działania niektórych państw. Suwerenność, integralność terytorialna oraz przestrzeganie prawa międzynarodowego to główne priorytety Polski, mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na spotkaniu w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podczas debaty ministerialnej zwrócił również uwagę na niepokojące działania ze strony niektórych państw. Wskazał m.in. na rosyjską aneksję Krymu, poparcie Rosjan dla separatystów na Ukrainie oraz zbombardowanie wschodniej Guty w Syrii. Szef polskiej dyplomacji ocenił, że działania te wykraczają poza zasady prawa międzynarodowego. Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, minister Czaputowicz zwrócił uwagę, że w rozwiązaniu tamtejszego konfliktu powinno uczestniczyć ONZ. To ważne nie tylko dla Ukrainy, ale również dla polskiego bezpieczeństwa. Szef MSZ podtrzymał także stanowisko Polski wobec Korei Północnej. Jak zaznaczył minister Czaputowicz, należy utrzymać sankcje wobec reżimu Kim Jong-una, ale jednocześnie podjąć próby dialogu. Polska jako jedno z nielicznych państw posiada swoją ambasadę w Korei Północnej, dlatego może odegrać istotną rolę w utrzymaniu kontaktów z tamtejszą dyplomacją. Przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Czarnogórze niezidentyfikowany osobnik zdetonował ładunek wybuchowy. Najprawdopodobniej był to granat. Następnie sprawca wysadził się w powietrze. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Podgoricy apeluje do swoich obywateli, by na razie trzymali się z daleka od placówki dyplomatycznej. Były to informacje dnia, kolejne wydanie o godzinie 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.